Rozpoczynają się dzisiaj rekolekcje ewangelizacyjne w 17 kościołach w naszej archidiecezji. Mamy 100 lat od powstania diecezji i z tego powodu te 17 kościołów, które są wybrane jako kościoły jubileuszowe. Stąd też jest i ten kościół. I to, co charakteryzuje te rekolekcje, w każdym kościele głosi je wspólnota. Czyli jest grupa osób, tutaj mamy wspólnotę Zwiastowanie, która działa przy Kościele Jezuitów w Łodzi i razem chcemy wam głosić, mówić o Bogu dobrym, o miłości, dzieląc się też swoim życiem. Dlatego też po mnie dzisiaj, po słowie, które powiem, będzie też świadectwo i takie świadectwa i modlitwa osób ze wspólnoty będzie codziennie. Myślę, że powinniśmy się zapytać, do czego są dzisiaj nam potrzebne rekolekcje, nam chodzącym do kościoła, nam, którzy się modlimy, ponieważ każdy z was, jak tu jesteście, przyszedł z dobrej woli. Przychodzimy do kościoła, bo kochamy Jezusa i robimy to co niedzielę. Są osoby, które nie chodzą do kościoła, to im należałoby raczej mówić o Bogu. I to prawda, że im potrzebujemy mówić o Bogu. Natomiast w naszym życiu mamy dwa rodzaje nawrócenia. Pierwsze nawrócenie związane jest z pójściem za Jezusem, że ja przyjmuję dekalog, przyjmuję słowo Jezusa i dlatego jestem przy Bogu. To jest nawrócenie, które się dokonało w pewnym momencie w naszym życiu. Ktoś z nas powie 20 lat temu, ktoś 5, ktoś powie, że spotkał Jezusa na jakichś rekolekcjach, spowiedź była ważna i od tego momentu idę za Nim. Ale później mamy nawrócenie człowieka nawróconego. I to nawrócenie już nie jest jednorazowe. To jest nawrócenie do miłości. Nawrócenie do miłosierdzia. Nawrócenie, o którym dzisiaj mówi Pan Jezus w Ewangelii, żeby pójść za Nim, a On mówi o trudnej drodze, o drodze krzyża, o drodze zaparcia się samego siebie. I to nie przychodzi nam spontanicznie. Dobrze o tym wiecie, jesteście w rodzinach i wiecie, jak trudno jest kochać. Z jednej strony ślubowaliście sobie miłość, a z drugiej najwięcej problemów z miłością właśnie jest wobec żony i wobec męża. No, z kim się najczęściej kłócicie? Przecież nie z sąsiadem, tylko z mężem i z żoną, z dziećmi. Tam jest najwięcej sporów. I to nie wynika z tego, że tutaj jest najcięższy kaliber, mieszka ze mną pod dachem, tylko z tego, że jesteśmy razem i potrzebujemy codziennego nawrócenia do zaparcia się samego siebie. Ten kierunek zaparcia się, na czym ma on polegać, to Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii, kto chce pójść za mną, to kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, to przyjmuje Ojca. Przyjmijcie dziecko. To jest kierunek, którym Jezus nas uczy, na tym polega miłość. No, komu mówić o przyjmowaniu dzieci, jak nie rodzicom, którymi jesteście? Dobrze wiecie, co oznaczało przyjęcie dziecka. Dzisiaj chrzcimy Ksawerego. Wiecie, co oznaczało przyjąć wasze pierwsze dziecko? Pierwsze. Ale się zmieniło, co? No właśnie. I to jest to przyjąć dziecko. Bo się urodziło, trzeba karmić, płacze nie wtedy, kiedy chcemy, tylko kiedy ono chce. Budzi się w nocy nie kiedy jesteśmy wypoczęci, tylko kiedy jesteśmy zmęczeni i tak dalej. I to jest przyjęcie dziecka. I teraz Bóg was z pewnością zaprasza, żebyście przyjęli drugie. Już widzę minę od razu, jak to... I to jest ta Ewangelia. To na tym polega. Rodzi się pierwsze dziecko, tak się pozmieniało, już się pozmieniało, że strach myśleć, co będzie z drugim. A z trzecim? A potem jest pytanie, nie są rodziny, które mają czwórkę dzieci? I
ktoś inny patrzy z boku i mówi, to się przecież nie da. Dwójki nie mogę ubrać, a co dopiero czwórkę, to przecież to trzeba by mieć jeszcze chyba ze dwie żony, żeby to dało radę. Takie mamy myślenie. Ale to o tym właśnie mówi Pan Jezus. Przyjmijcie dziecko, żeby leczyć się z egoizmu. To jest lekarstwo na życie dla siebie, a mamy żyć dla drugiego. O to chodzi. To jest wzięcie swojego krzyża. Tak jak ślubowaliście przed ołtarzem miłość między sobą, to jest ślub, że nie będę żył dla siebie, ale dla żony, że będę żyła dla męża. I przykładem tego jest przyjęcie dziecka, umieranie sobie, żeby żyć dla drugiego. I kiedy dzisiaj, szczególnie dzisiaj, mówi się dużo o życiu dla siebie, nie pasuje ci coś w domu, to zmień to. To zmień to w taki sposób, wymień. To nie jest droga Jezusowa. Jezus nie wymienia apostołów. Czy oni go słuchają? Ewangelia dzisiejsza mówi, nie słuchają. Jezus mówi o krzyżu, oni nie chcą go słuchać. Jezus dalej mówi o krzyżu, to oni się oddalają i się kłócą, kto jest pierwszy. Czyli rozmawiają o odwrotności krzyża, zupełnie czymś innym, właśnie o egoizmie. I wtedy Jezus daje im przykład dziecka, które jest przeciwko egoizmowi, żeby iść za Jezusem. To jest droga lecząca perfekcjonizm. Wiele dzisiaj jest osób, które perfekcyjnie chce mieć wszystko. Zobaczcie, jak często są kłótnie w domu o to, że nieodłożone są kubki. Umawialiśmy się, że będzie coś zrobione, a twoje spodnie tu leżą, a tu miały nie leżeć. I może być z tego powodu wielka awantura. Dzieci z tego leczą. Po jednym dziecku da się posprzątać, ale po czwórce nie da się. I trzeba w końcu odpuścić i powiedzieć, mogę też spać. Już się nie będę kłócić, bo nie mam siły na to. Mogę pójść spać, jak to jest niepoukładane. Niech tak zostanie. I Pan Jezus w ten sposób umiera na krzyżu. Nie jest ułożony Kościół. Nie ma apostołów. Nie ma ich. Jeszcze jeden zdradził. I w taki sposób dokonuje się dzieło zbawienia. Tutaj działa łaska Boża. Nie w tym, że wszystko sobie dokładnie ułożymy i będzie pięknie, ale w tym, że przyjmiemy dziecko i się po prostu rozwala wszystko. A jak już nawet ułożymy, to weźmie pudełko i wysypie jest. Znacie to z domu? Znacie. I najpierw jest dziecko, a potem są wnuki. I przychodzi taki moment, że rodzina powie, już chcemy odchowane, chcemy mieć spokój. I wtedy znowu przychodzi pytanie, przyjmiesz dziecko? Być może czujecie się jako dziadkowie nieraz wykorzystywani przez swoje dzieci. Zostawiają i co? I chcą mieć spokój? Może trochę chcą mieć spokoju, ale jednocześnie chcą dalej leczyć egoizm. Przyjęcie miłości związane jest z tym, że jest inaczej niż bym chciał. Na tym polega miłość. Inaczej niż bym chciał. Mogę sobie wszystko układać i będzie po mojemu, ale to jest egoistyczne. I z tego leczy nas Jezus. Ojciec leczy też Jezusa, który nie jest w niczym egoistą, ale pokazuje Jezus, że nie jest po mojemu. Nie ma ich tam, gdzie ich chce mieć. W ogrodzie oliwnym, w ogrójcu, chodźcie, bądźcie ze mną, bierze trzech. Większa szansa, że ktoś nie zaśnie. Zasnęli. Nie jest po myśli Jezusa. Do czego dążymy? Zobaczcie, to jest coś, co mamy do nawrócenia. Nieustannie, każdy z nas. Podam wam takie przykłady, które bardzo często widzę wśród rodzin, u siebie w parafii. Ale myślę, że to nie jest tak, że w Łodzi to jest gorzej, a w Zgierzu lepiej. Ile razy się zdarza, że widzę pobożnego, dobrego mężczyznę, męża, który chodzi do kościoła, jego żona chodzi do kościoła i widzę, że nagle jest smutny. Wczoraj była
msza święta było dobrze, a dzisiaj już widzę, jest smutne. Tak się pytam, co się stało? To jest ta sama odpowiedź. Znowu się obraziła. Nie mów, znowu? No, fochy, nie wiem, o co jej chodzi. Jak pytam, o co chodzi, to ona nie chce powiedzieć. Niech się domyśla. Nie mam pojęcia. Pobożna żona, dobra, i robi takie rzeczy w domu. To jest do nawrócenia. Drogie panie, jeśli się obrażacie, jeśli macie fochy jakieś w rodzinie, to jest do nawrócenia, bo nie musicie tego robić. Tylko to jest zaparcie się samego siebie. Jak pytam taką żonę, czemu się obrażasz? Przepraszam panie, że zdradzam waszą tajemnicę, ale najczęściej słyszę odpowiedź, żeby go wychować. To jest najczęstsza odpowiedź. Nie dlatego, że tak boli, bo coś, tylko muszę go ustrugać. Bo za często to robi. No i nie wiem, macie 20 lat małżeństwa, 30. Ile lat już wychowujecie swojego męża obrażaniem się? 20 lat i co, wychowaliście? Nie. Bo to jest nieskuteczne. W ogóle to jest jakby logika tutaj. Robicie coś złego komuś, kogo kochacie, robicie coś złego, żeby w odpowiedzi na zło z waszej strony zrobił coś dobrego. To jest nielogiczne. To jest do nawrócenia. Wszelkiego rodzaju obrażanie się, dni ciche, fochy jakieś, to jest dobre. Jeżeli jesteś gorzka, to jest do nawrócenia. Może panowie teraz się cieszą, że żona tyle się może nasłuchać, ale mężczyźni też mają swoje. I też potrzebujemy nieustannego nawrócenia, bo wybieramy egoizm. Jeżeli widzę jakąś smutną żonę w kościele, pod kościołem, która gdzieś przechodzi, jest w sklepie i jak pytam, czemu jesteś smutna, co się dzieje? Chodzisz do kościoła, modlisz się o ducha radości, o to, żeby przyjmujesz komunię świętą. Czemu jesteś smutna? Mąż mnie nie kocha. Nikt mnie nie kocha. No jak cię nie kocha? Przecież wiem, że cię kocha. Jest ci wierny. Nie kocha mnie. Więc ja mam teraz ksiądz tłumaczyć tej żonie, że jednak mąż ją kocha. Ona mi mówi, on mi nie mówi, że mnie kocha, nigdy mi tego nie mówi i w ogóle nie pamiętam, żeby mi to powiedział. Więc jak pytam tego męża, mówisz żonie, że ją kochasz? No pewnie, że mówię. A kiedy mówiłeś ostatnio? Z miesiąc temu. Panowie, jeżeli wiecie, mówić co miesiąc to jest często czy rzadko? Panowie mówią często, a kobiety mówią rzadko. No właśnie, to jest to. To jest, panowie, jeżeli możecie jednym słowem uskrzydlić swoją żonę i tego nie robicie, to jest do nawrócenia. Jeżeli możesz jej obudzić w niej nadzieję, że będzie uśmiechnięta przez cały dzień i tego nie robisz, to trzeba się z tego nawrócić i kochać, nawrócić się do kochania. Ale mi się nie chce tego robić. No. Bo powiesz, że kilka razy już próbowałem, powiedziałem coś, potem zapomniałem i się znowu obraziła. To po co to robić? To lepiej. Kalkulowanie mężczyzn często podpowiada, lepiej powiedzieć od czasu do czasu i będzie szczęśliwa od czasu do czasu. No o to chodzi w małżeństwie? To ślubowałeś? Że będziesz miły dla żony od czasu do czasu? Że będę ją kochał od czasu do czasu? No nie. Ale znowu, codziennie to jest trudne. Jest trudne. Ale do tego nas Bóg wzywa. Na tym polega nasze nawrócenie, że będziesz uskrzydlał, uszczęśliwiał swoją żonę codziennie. I panowie, jesteście przez Boga do tego wezwani. To się ma dokonać w tych rekolekcjach. Na ile wystarczy, nie wiem. Ale jeśli wystarczy na 2 miesiące, to warto. To będą 2 miesiące pięknego waszego życia. Przed ślubem pisaliście SMS-y żonie codziennie. Dzisiaj piszecie? Jeżeli tego nie robicie, to jest do nawrócenia. No ale SMS to jest 15 sekund. Jak chcesz krócej, skorzystaj z formy, że mówisz tego SMS-a. Naprawdę potrzebujemy więcej kochać. I to nie w Afryce,
ale tutaj, w domu, tam, gdzie mieszkasz. Bardziej zapierać się samego siebie i być dla drugiego, dla naszych osób, dla osób, z którymi jesteśmy. Tego uczy Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii. O tym chcemy mówić w całych rekolekcjach i nie w takiej formie, że wy potrzebujecie się nawrócić. Bo ja jako ksiądz, jako zakonnik, codziennie Jezus mnie woła, żebym więcej kochał. Codziennie. I mam też swoje cały czas do nawrócenia, z czym się zmagam. I też mówi Jezusowi, nie stać mnie na to, to jest za dużo, to mnie przekracza. I woła mnie i upomina każdego z nas do większej miłości, bo do miłości jesteśmy wezwani i do miłości jesteśmy powołani.